Nie znoszę poprawności politycznej, jeżeli nie jesteśmy szowinistami, to po co jest podział na kobiety i mężczyzn? Uważam, że niczym się nie różnimy, więc po chu gwiazdka, a ten podział? Pyta Bogusław Linda w najnowszym wywiadzie. Słusznie, Bogusław Linda był przed laty jednym z najpopularniejszych polskich aktorów, którego wręcz zasypywano propozycjami zawodowymi. Gwiazdor wystąpił między innymi w kultowych filmach takich jak Psy czy Sara, ugruntowując w polskiej popkulturze wizerunek niewzruszonego twardziela. Dziś sporadycznie pojawia się na szklanym ekranie, na przestrzeni ostatnich miesięcy z trudem można wyliczyć medialne aktywności Lindy. Bogusław rzadko udziela wywiadów, ale jeśli już to robi, odbijają się one szerokim echem. Tak było i tym razem. 70-latek gościł na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, którego organizatorkami są Agnieszka Holland z córką. W ramach obecności na festiwalu aktor dał się namówić jednej z wrocławskich rozgłośni radiowych na wywiad. Rozmowę z reporterką Ksenią Pletnową rozpoczął od pochwalenia miasta, a właściwie urody jego mieszkanek, komplementując przy tym prowadzącą. Kocham Wrocław. To miasto ma najpiękniejsze kobiety, zawsze tak było. Tu jest taka mieszanka ras, zresztą sama pani wie, że jesteście superlaskami w tym mieście, rozpoczął Linda. To dobrze wiedzieć, że Bogusław chociaż jedno z polskich miast darzy jakąś sympatią. Jak wiemy, do Łodzi nie żywi już takich ciepłych uczuć, Bogusław Linda krytykuje Łódź, to miasto jest umarłe, miasto Meneli. Na początku aktor rozprawiał o Agnieszce Holland, jej filmach i odwadze, jaką cechuje się według niego polska reżyserka filmowa. Agnieszka się nie boi mówić się o swoich poglądach, to, że jest ostrą kobietą i bardzo prawą, to, że zawsze stawała i zawsze bez względu na konsekwencje stawała za tymi, którzy są pokrzywdzeni ITV. Dlatego myślę, że w tym popieprzo gwiazdka im kraju w tej chwili fajnie jest, że powstał festiwal, przy którym Agnieszka z córką są bohaterkami tego festiwalu. To jest zajebiste, dodał, im dalej, tym ciekawiej. W pewnym momencie dziennikarka Radia Ram zapytała aktora o to, co sądzi o rosnącej roli ruchów kobiet w polskiej i światowej kinematografii. Okazuje się, że aktorowi nie do końca podoba się takie rozwiązanie, ja akurat sądzę, że to jest totalna głupota, coś takiego, jak w Stanach Zjednoczonych, że przy Oscarze muszą być nominacje dla kobiet i muszą być nominacje dla murzynów, tych czarnych, nie wiem, jak poprawnie politycznie to powiedzieć, perorował niezbyt kulturalnie Linda. Dlaczego muszą być dla nich nominacje? Jeżeli mówimy o wolności, to wolność polega na tym, że nie musimy wymuszać. Nie znoszę poprawności politycznej, jeżeli nie jesteśmy szowinistami, to po co jest podział na kobiety i mężczyzn? Uważam, że niczym się nie różnimy, więc po chu gwiazdka, a ten podział? Uważam, że wy jesteście dużo lepsze i fajniejsze niż faceci.
ale o tym nie mówię głośno, powiedział z rozbrajającą szczerością Linda. Po dość kontrowersyjnym wywodzie Linda wrócił pamięcią do ról, jakie przyszło mu grać właśnie u Holland. Opowiedział między innymi o angażu do kobiety samotnej, przyznając, że była to rola dla niego wyjątkowo trudna do zagrania. Musiałem mieć padaczkę, jąkać się, musiałem włożyć śmierdzące ubranie, to po prostu kosztowało psychicznie. Od 2 do 3 miesięcy dochodziłem do siebie, wyznał. Legenda kina na koniec pokusiła się jeszcze o zdefiniowanie tego, kiedy tak naprawdę facet staje się facetem, robiąc przy tym nieśmiały ukłon w stronę kobiet. Facet się robi facetem nie w wieku 20 lat, nie w wieku 30. Zaczyna być facetem dopiero po 40. Wy, kobiety, jesteście dużo wcześniej dojrzałe, a faceci są dziećmi do 40 roku życia, bo muszą nabrać doświadczenia, muszą się obić, stracić parę zębów, mieć parę złamanych kości, skonkludował. Zgadzacie się z nim,